kochani, wszyscy kochani, czyli kandydaci na mężczyzn, wszystkie niewiasty, kandydatki na księżniczki, na cudowne kobiety, na cudowne czarodziejki. Panowie, słuchajcie, panie, słuchajcie, po raz pierwszy chcę wam powiedzieć prosto z mostu, prosto tak między oczy wam walnąć całą prawdę. Mężczyzna po to jest na świecie, po to jest mężczyzna. Nie mówimy o dupkach, o facecikach, o jakichś tam niedorozwiniętych samczykach. Mówię o mężczyznach. Mężczyzna jest po to, żeby pokazać kobiecie, jak piękny jest seks. Mężczyzna jest po to, żeby tę kobietę wyrwać z dzieciństwa, gdzie jej mówili wszelkie bzdury na temat seksu, że jest niebezpieczny, że zagraża zdrowiu, że zagraża figurze, że może spowodować pojawienie się potomstwa, albo jeszcze, nie daj Boże, ciąże, karmienie i takie inne. Kochani, to nie jest seks. Te uboczne skutki to nie są z pięknego seksu. Z pięknego seksu to są rozbłyszczane oczęta, czarodziejki, którą zaczarowałeś. To jest prawdziwy seks i kochani, po to wy chodzicie po świecie, żeby nauczyć niewiasty, że seks może być przepiękny, przecudowny i niezwykły. A wy, drogi panie, jeżeli spotykacie faceta i myślicie, że to jest książę z bajki, zróbcie im test na seks. Jeżeli ten seks będzie przecudowny, to znaczy, że facet przechodził koło księcia z bajki. Nie jest źle.